masz świadomość. Szanowny panie ministrze, przekazuje się obecnie miliony złotych na promocję szczepień na SARS-CoV-2. Olbrzymie kwoty na reklamę otrzymało m.in. Polskie Radio, Telewizja Polska, Telewizja Polska i inne media. W tym wypadku zasadnym jest się zapytać, czy szczepienia są rzeczywiście skuteczne i bezpieczne. Jest to szczególnie ważne, gdyż wprowadzone warunkowo eksperymentalne preparaty, nazywane szczepionkami, są nadal w trakcie badań. Zwracamy się do Pana Ministra w tej sprawie z listem otwartym i zadajemy trzy pytania. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Zbigniew Hałat, doktor, lekarz specjalista, epidemiolog w latach 90., w trzech kolejnych rządach, główny inspektor sanitarny i zastępca ministra zdrowia do spraw sanitarno-epidemiologicznych. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Witam, dzień dobry. No właśnie, e, jakiś czas temu wysłaliście. Wysła podpisał się pan pod listem otwartym do e, ministra zdrowia, pana doktora Adama Nidzielskiego. E, zada zadajecie państwo, bo pod tym listem podpisało się kilkadziesiąt osób profesorowie, lekarze. E, eksperci. Zadajecie e, w tym liście trzy pytania ministrowi zdrowia. Pierwsze pytanie brzmi, dlaczego szczepi się masowo Polaków na SARS-CoV-2, kiedy wiadomo, że od zaprojektowania szczepionek wytworzyły się nowe mutacje wirusa, na które szczepionki nie są skuteczne. Jakby pan mógł powiedzieć, e, o co tutaj chodzi? No, chodzi o to. Co jest naszym udziałem, jeśli chodzi o doświadczenia z szczepieniem grypy? Każdy dobrze wie, że co roku jest nowa szczepionka, tak? że trzeba z tego powodu zapłacić e, albo dostać w rzekomym prezencie od jakiejś władzy lokalnej, czy szczepionkę, która akurat ma służyć ochronie przed sezonową grypą konkretnego szczepu. Te przewidywania są oparte o badania tych szczepów, które pojawiają się nowych co roku, no, zwykle w południowych Chinach, a potem tworzone są szczepionki. No i ich skuteczność jest niska 20-40 góra 50%. Uznane są szczepionki przeciwko grypie za niewarte ich stosowania przez organ. Decydujący o tym, co jest, a co nie jest naukowe w medycynie. Jest nim Biblioteka Kokrajnowska, Kokrajne Library. I Thomas Jefferson, taki szef tej biblioteki, już wielokrotnie pisał o tym, że należy odstąpić od szczepień populacyjnych, ewentualnie stosować je w wybranych przypadkach pewnych patologii, szczególnie narażonych na skutki zarażenia grypą, nawet uwzględniając wszystkie przypisywane grypie wtedy zgony czy rozstrój zdrowia ciężki nikt nie twierdzi podobnie że jest, nie twierdzi że nie ma wirusa grypy też nikt nie twierdzi. no są ludzie którzy twierdzą że nie ma wirusa SARS-CoV-2 no, ale każdy jednak szanuje istnienie kolców kolców wirusa białka które powstało jako produkt inżynierii genetycznej Według wielu są na to bardzo liczne głosy ludzi zajmujących się zawodowo wirusologią, ale też i bronią biologiczną. W związku z tym uwierzmy, że jednak ten kolec białkowy istnieje. No i teraz, żeby ten zabezpieczyć się przed tym kolcem, no to są pomysły, żeby poddać populację, no, całego świata, według pana Klausa Schwaba, poddać wyszczepieniu na, 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 na ryzyko właściwie nie zakażenia, ani też na przeniesienia z osoby zakażonej na osobę niezakażoną zarazy, tylko na ryzyko Pogorszenie się z przebiegu choroby. Na to trzeba zwrócić wyraźnie uwagę, bo wprawdzie w wyniku ostatnich działań na takiej skali międzynarodowej, gdzie bardzo wielu ludziom podano ten preparat, firmy zaczęły mówić, że jednak chroni przed zakażeniem, ale trzeba też powiedzieć, że główny powód, dla którego. Zostały te preparaty inżynierii genetycznej zastosowane, wprowadzone do, do stosowania. Pomimo, że niezakończone zostały badania eksperymentalne nad nimi, to był taki, że nie ma leku, który mógłby inna, inną drogą spowodować zmniejszenie z, liczby zgonów z powodu COVID. No i w tym momencie. Zablokowano no, wszędzie tam, gdzie koncerny miały swoje długie ręce, Naprzód przykład hydroksychlorochinę, potem amantadynę, a teraz ivermektynę. No i w związku z tym nadal kwitnie przekonanie wśród wielu, zwłaszcza propagandystów i naganiaczy, że tylko wyszczepienie może ochronić przed COVID-em no, uchronić przed rozwojem COVID-u postać śmiertelną. Dlatego też gdyby ten warunek nie był spełniony, szczepionki by nie mogły wystąpić w trybie rejestracji nadzwyczajnej, a takie emergency, czyli ratunkowej, bowiem byłoby, byłaby możliwość uporania się z problemem za pomocą wczesnego leczenia. I taki na przykład sukces odnieśli lekarze w Piemącie, którzy dyrektywę swojego ministra nakazują, nakazującą obserwację pacjenta w domu i najwyżej przepisywaniem mu panadolu. Notabene panadol jest lekiem szkodliwym, obniżającym mechanizmy immunologiczne i nie powinien być stosowany w takiej sytuacji. A więc ci lekarze założyli sprawę w sądzie i wygrali ją i mogą spokojnie leczyć hydroksychlorochiną swoich pacjentów. Oczywiście zmniejszając w ten sposób interwencję w postaci włożenia pacjentów pod respirator, gdzie zazwyczaj to się kończy niestety zgonem pacjenta, o czym wiadomo już od czasów tego, co się działo w Bergamo. A więc szczepienia, szczepienia klasyczne, które zdecydowanie stanowią dorobek ludzkości, spowodowały Dramatyczne wydłużenie, czy też no, godne pochwały, wydłużenie długości życia człowieka w chwili przyjścia na świat, łącznie z odprowadzaniem ścieków, uzdatnianiem wody, antybiotykami, są dorobkiem ludzkości, no ale to były szczepienia, no to były szczepionki, które przeszły nieraz dziesięcioletni okres. Okres sprawdzania ich skuteczności, ich bezpieczeństwa i wyważano wtedy, pod koniec tego okresu, badań eksperymentalnych, potem szerszych, i czy ten bilans się zgadza, czy jest więcej, jaki jest koszt zapobieżenia jednemu zgonowi, czy też zachorowaniu z pozostawieniem niepełnosprawności, czy ten koszt na przykład nie przekracza. W, w, nie przekracza po stronie strat bilansu korzystnego dla całego jego przedsięwzięcia. No, zasada primum nocera obowiązuje w stosunku do pojedynczego pacjenta, a tym bardziej w stosunku do. Jak są one zróżnicowane genetycznie, są, one, są nisze genetyczne, które powodują, że coś, co nie szkodzi, lek na przykład jakiś jednemu pacjentowi, może zabić innego pacjenta, który ma takie a nie inny genom. No i też właśnie mamy na świeżo, wczoraj, przedwczoraj sytuację ze Słowacji, gdzie pani w wieku 47 lat uzmarła i wtedy i minister zdrowia stwierdził, że miała rzadką podatność genetyczną na, na skutki wyszczepiania Oxford AstraZeneca, ale też z szacunku dla życia innych ludzi minister zdrowia Słowacji zakazał stosowania szczepionki AstraZeneca. No i prawdopodobnie ta szczepionka będzie odkupiona od Słowaków i podana Polakom. Tak jak to się dzieje ze szczepionką Duńską, norweską i każdą inną, która jest w tamtych krajach zakazana, a w Polsce przymusz, niemal przymuszana do zastosowania pacjentów. No więc mamy taką, pacjentów, no, trudno nazwać pacjentem kogoś, kto się ustawia do, do, w kolejce do jakiegoś masowego wyszczepiania bez właściwej kwalifikacji. Lekarskiej, która tylko podsuwa mu się deklarację, że nie będzie rościł żadnych żadnych Roszczeń w stosunku do osoby, która go zaszczepiła i całego systemu. Po prostu jest, podpisuje ktoś, że został wyczerpująco poinformowany o wszystkich zagrożeniach i się na nie zgadza. No, proszę mi pokazać możliwość poinformowania wyczerpującego 80-letniej staruszki z dwiema torbami kart wypisowych ze szpitali, czyli to zaszkodzi, czy też nie zaszkodzi. <laughs> w związku z tym ten cały proceder, to trzeba to nazwać, jest pod każdym względem niewłaściwy. Jest z założenia niewłaściwy i jeśli chodzi o jego wykonanie... I mało tego, jeśli chodzi o lekceważenie kolejnych doniesień, które już weszły do kanonu nauk medycznych, dotyczących stanów poszczepiennych, no, tym takim najbardziej poważnym, które doczekał się publikacji bardzo mocnych i opartych o właśnie bardzo dokładne badania szpitalne, analityczne i tak dalej. To jest poszczepienna immunologiczna małopłytkowość zakrzepowa, która się właśnie objawia w tragiczny sposób od 4 do 30 dnia po wyszczepieniu preparatem AstraZeneca. I tam jest no, z natury, z rzeczy, skoro jest poszczepienna, to jest właśnie po tej szczepionce, i tego się nie da oderwać od całego zespołu. zmiany w zatokach Żylnych, też zmiany w tętnicach trzewnych, mózgowych, z udarami, z wybroczynami powłók skórnych, z przechodzące nieraz <laughs> zmiany w ciężką postać Stevensa Johnsona. Zespołu z odcieraniem na skórka, z <śmianie> pojawieniem się na przykład też manifestacji w postaci półpaństwa, co by dowodziło właśnie e, in, ostrej ingerencji w układ immunologiczny, skoro się um, ten wirus ospy y, wiecznej w ten sposób manifestuje u <śmianie> no, wielu ludzi w związku z, o, ze spadkiem odporności też w podeszłym wieku, czy tam w otworach, różnie bywa, ale tutaj ten, ten, ten zoster, ten półpasiec no jest często obserwowany u osób, które wzięły tę dawkę szczepionki. A więc te, powoli odkrywają się kolejne zresztą manifestacje poszczepienne, jak na przykład uszkodzenie śródbłonka naczyń, jak za No i tak będziemy po kolei to wszystko czego nie stwierdzono w czasie badań przedrejestracyjnych opisywać, będziemy to uznawać za aktualny stan wiedzy medycznej i nie da się tego wszystkiego odrzucić tej medycyny opartej o dowody, jak to usiłował zrobić pan doktor doktor ekonomii Adam Niedzielski na sygnały pierwsze z Dolnej Austrii o tym, że jedna pielęgniarka zmarła, druga ciężko chora po zaszczepieniu właśnie tą AstraZeneką. Wtedy pan minister wystąpił i stwierdził, że to jest nieważne. No to jest ważne, skoro jest to już udowodnione w skutkach, jeśli chodzi właśnie o tą poszczepioną immunologiczną małopłytkowość zakrzepową. Należy to Poważnie traktować i nie wolno szastać czyimś życiem, nie wolno skazywać ludzi na, na no, w tego rodzaju propagandowe zapędy, jak wzywanie przez lekarzy, przez lekarzy POZ osób, które jeszcze się nie poddały wyszczepieniu, albo przymuszanie w warunkach pracy, zatrudnienia. Pracowników wojskowych, policjantów, no tych wszystkich, którzy jakąś mają zależność służbową i muszą się podporządkować decyzji przełożonego. To wszystko jest naruszenie wszyscy, naprawdę wszystkich, ale to wszystkich zasad obowiązujących w medycynie, od, zwłaszcza od II wojny światowej. Przecież mówimy o kodeksie norymberskim, który powstał nie dlatego, że. Że, że nie dlatego, że ktoś mógłby zlekceważyć wydarzenia w obozie, choćby Auschwitz, czy, 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 czy w innych krajach, też Polek i Polaków, ale potem to się zagospodarowało prawnie w konwencjach międzynarodowych, zostało przepisane na prawo krajowe. I y, wszelkie eksperymenty medyczne, nawet no, w Konstytucji, są zakazane, wymagają y, bez zgody y, 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 człowieka, który jest poddawany tym eksperymentom, wymagają zgody komisji biotycznej, która decyduje o tym, y, czy wolno dopuścić jakikolwiek eksperyment, czy ten, kto prowadzi eksperyment, to podaje. Preparat eksperymentalny ma właściwe kwalifikacje, jakie są zabezpieczenia życia zdrowia osoby, która się godzi na eksperyment, no to będę nieraz za wynagrodzeniem. Tutaj trzeba też zauważyć, że koncerny, które mm. <laughs> płacą no, w jakiś sposób rządom, które potem mają pieniądze na korumpowanie mediów, o czym wiemy doskonale, bo na stronach naszego rządu są. Kwoty wymienione przy, przy kolejnych mediach płacą na, w inny sposób tym, którzy są, powiedzmy sobie, naganiaczami do szczepień. Te firmy, te koncerny w sumie oszczędzają, no bo się okazuje, że wcześniej w tych badaniach przedrejestracyjnych ludzie, którzy się godzili na przyjęcie preparatu służącego do wyszczepiania dostawali pieniądze w dużych kwotach dla, dla niektórych. No, z, po kilkaset, po kilka tysięcy dolarów, funtów, euro byli informowani o tym, że mają się poddawać badaniom i tak dalej, że mają zrezygnować, czy też nie mają zrezygnować. To różnie bywało zroszczeń, gdyby im bardzo zaszkodził ten preparat, no ale w każdym razie. A tutaj płacuje. Płac... Dostają pieniądze niektórzy, a cała reszta za darmo działa, znaczy występuje w roli obiektów eksperymentu. No to tutaj samo w sobie, jeśli chodzi o handlową stronę, jest, jest naprawdę rozwiązaniem nadzwyczaj ryzykownym, jeśli chodzi o ocenę moralną. Jeśli chodzi o ocenę Panie, medyczną... Panie doktorze, jeszcze tutaj, tutaj wtrącę się, wracając jakby do tego listu, bo pan już dużo wyjaśnił, natomiast w tym, w tym liście pojawia się drugie pytanie, które myślę, że może być zagadką dla części słuchaczy. Dlaczego dopuszcza się szczepionki na bazie mRNA, kiedy wiadomo, że białko kolcowe wirusa SARS-CoV-2, wytwarzane również Poprzez mRNA podawane w szczepionkach prowadzi do znaczących zmian właściwości bariery krew-mózg. O co Właśnie. chodzi w tym pytaniu? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. To też, ale bardziej tu chodzi o te wektorowe szczepionki, no ale niech będzie. No w każdym razie, mało wiemy na temat y, z biologii w ogóle Kolca. Y, z, jeżeli uznajemy za słuszną teorię, czy też tezę, tezę, że to jest konstrukt inżynierii genetycznej przeznaczony do wojny biologicznej, a no, jest bardzo dużo przesłanek, y, coraz więcej można powiedzieć, już nie tylko ta chybiona zupełnie wizyta z WHO do Wuhan, gdzie jedyne jakąś dokumentację, którą uzyskano, to były zdjęcia przez okno z telefonu komórkowego robione. Naprawdę śmieszne. Ta wizyta była bardzo powszechnie krytykowana, natomiast odrzucane są głosy ludzi, którzy pracowali przy tym konstrukcie, i którzy no, wyraźnie mówią, że że taki był zamiar. Pytanie, czy to był zbieg, czy też umyślne uwolnienie wirus kolców, tego nie wiemy. Natomiast jeśli chodzi teraz o zachowanie w organizmie człowieka, no, MRNA ma spowodować produkcję białka kolcowego w ilości niewiadomej. W czasie niewiadomym, bo jeszcze nie, nie wiemy, jak długo trwać będzie taka produkcja, bo przecież, jeżeli uruchamiamy jakąś nową, e, ingerujemy w genetykę człowieka, uruchamiamy produkcję białka, e, które, no tego właśnie kolcowego, na którego spodziewamy się odpowiedzi immunologicznej i te przeciwciała miałyby. Zneutralizować wirusa dzikiego. Coraz więcej wiemy o roli obrony organizmu za pomocą odporności komórkowej, tej T. Te komórki T, które właśnie, te killery i pomocnicze, one mają coraz większą, coraz bardziej bogatą literaturę wskazującą, że to jest główny. Główne miejsce obrony przed, przed wirusami SARS. I teraz pytanie jest, w jaki sposób to białko kolca samo wywoła odpowiedź immunologiczną, czy ta odpowiedź nie obróci się przeciwko białkom podobnym. Podobnym do białka kolca. No, jest taki pierwszy kandydat od dawna, od roku jest wymieniany. To jest syncytyna, składnik, naszego, składnik naszych pań łożyska, i dlatego też zagrożenie ciąży, niemożność nawet zagnieżdżenia się jaja, jest bardzo często podnoszona jako ryzyko związane właśnie z odpowiedzią autominu. W stosunku do białek normalnych człowieka, które mają podobne, podobną budowę jak białko kolca. A to jest na tym wcale nie koniec, no bo przecież jeżeli coraz częściej się mówi, że głównym punktem uchwytu jednak nie są płuca, nie te receptory AC w płucach, ale właśnie w innych miejscach, albo się mówi o tym, że coraz większe znaczenie. Ma uszkodzenie wśród błonka naczyń w patologii COVID, choroby koronawirusowej, no to należy te doniesienia poważnie traktować. Nie, nie można uznać, że wiemy wszystko na temat po, po pierwsze samego kolca, jego losu w organizmie człowieka, a zwłaszcza tego kolca, który jest produkowany przez nasz organizm w wyniku poinstruowania naszego organizmu. Aby ten kolec budował. Więc to, to przechodzenie, akurat przez barierę krew mózg, jest ważne z uwagi na to, że no są też takie doniesienia, czy tezy czy podejrzenia, że może uszkadzać centralny układ nerwowy, że nie kończy się przecież tylko na <laughs> typowym dla, dla poszczepiennego immunologicznego na poszczepienie immunologiczne ma upłytkowości zakrzepowej na udarze, na udarze, ale też może zmieniać funkcję mózgu, że może powodować nie, jeszcze nie, nie, nie dające się wyraźnie zdefiniować stany neurologiczne czy nawet psychiatryczne. W związku z tym pytanie jest na co się poważamy, podając wszystkim bez... Bez jakiegoś zastanowienia, preparat, który, który, który może skutkować daleko się reakcjami, nie tymi, które już znamy, a więc w, no, mieszczącymi się w czasie miesiąca od poddania, jak ta właśnie małopłytkowość zakrzepowa, ale tymi, tymi późniejszymi, gdzie właśnie te, te zmiany w naczyniach, wśród błąku naczyń, zawały, młodych ludzi też, i dalej czekamy na kolejne doniesienia. Niestety z trwogą czekamy, bo, bo coraz więcej ludzi było poddanych wyszczepianiu i, i, i te informacje, gdyby też powiedzmy, były lepsze. No one, one są. No, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o literaturę. Medyczną to ona się bardzo rozwinęła w kierunku zgłaszania, rejestrowania, dyskutowania zmian zarówno samego COVID, jak i też zmian poszczepiennych, tylko trzeba czytać ze zrozumieniem, nie odrzucać z góry z powodów ideologicznych żadnej pracy. To jest medycyna, wymiana doświadczeń między lekarzami. Prowadzeniu pacjentów, takich czy innych jest obowiązkiem lekarza, płynącym z kodeksu etyki lekarskiej. Jeżeli ktoś postrzega, coś dostrzega w swojej praktyce, to w ramach właśnie z tych kodeksowych zobowiązań powinien się tym podzielić z kolegami. I po to właśnie, żeby lepiej służyć pacjentom, więc te wszystkie spostrzeżenia należy traktować poważnie, notabene tak samo poważnie, jak informacje o zgonach poszczepiennych, jak o rozstrojach ciężkich zdrowia, a w naszym kraju to jest trudność zasadnicza w zgłaszaniu odczynów poszczepiennych taka, że w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i całej Unii Europejskiej, Pacjent no, nie może, ma zgłosić przez lekarza, lekarz, który kwalifikował do zaszczepienia, nieraz jest pod presją taką, że sam by siebie oskarżał. Mało tego, kiedy już zgłosi, to Sanepid go zaczyna podejrzewać o jakieś bóg wie co. W związku z tym, zamiast ułatwić zgłaszanie, odczynów poszczepiennych, to u nas się z tego robi problem i dlatego też być może tych odczynów zebranych i wystarczająco wyjaśnionych jest mało, a natomiast wiemy, że z, no z działalności choćby pani Justyny Sochy, SNOP, z, z, z zapobiegania właśnie niepożądanym odczynom poszczepiennym. Organizacja, która działa dru, długo i ma dobre bardzo wsparcie ze strony prawników, konkretnie ze strony pana mecenasa Teteli. Te zgłoszenia, które wpływają do no, pani Justyny Sochy no, są przekazywane prokuratorom, są, są żądane żądania rodzin Wyjaśnienia sprawy, i tak dalej, ale to wszystko idzie jak po grudzie, no z powodów właśnie ideologicznych. To jest powód, dla którego Polacy nie mogą mieć właściwej oceny skutków akcji wyszczepiania, po to, żeby właśnie za, zaciemniając sytuację, yy, więcej osób yy, no, przyjęło preparaty no, zdecydowanie nieobojętne dla zdrowia. To nieobojętne to no jest oczywiście eufemizm. Właśnie panie, panie doktorze, bo tutaj też ostatnie pytanie. Trzecie, dlaczego w Polsce używa się powszechnie szczepionki AstraZeneca, która w wielu krajach podlega ograniczeniom wiekowym ze względu na ryzyko poszczepiennej immunologicznej małopłytkowości zakrzepowej? No właśnie o tym powiedziałem przed chwilą. Dlaczego się używa, trudno powiedzieć. No być może jest to jakaś na ...premiera z koncernem, no, trudno powiedzieć. AstraZeneke kupił z tego co wiemy, znaczy Oxford, bo to była szczepionka oxfordska. kupił pan William Gates, no i produkuje, gdzie się da, wypycha ten produkt, napotykał, no pamiętacie państwo wszyscy, pan redaktor na pewno też, pierwsze reakcje mediów światowych, że to się zdarza, że to jest koincydencja czasowa, żaden związek przyczynowo-skutkowy. To było i w Norwegii i w wielu innych krajach taka, takie opowiadanie. Dotyczyło to nieraz domów starców, domów opieki, gdzie ludzie, no, muszę powiedzieć, dla mnie to było szalenie zaskakujące, bo nawet jak jest zatrucie pokarmowe i widzimy, że no, tam 10 osób na przykład po jakimś balu w restauracji został hospitalizowany i ma podobne objawy, no to nie, nie, nie mówimy, że to jest koincydencja czasowa, tylko po prostu jest zatrucie i należy znaleźć czynnik etiologiczny, przepytać, co kto jadł i zbadać próbki trzymane w lodówce i też materiał od, od chorych. I wtedy się udowadnia, czy to jest koincydencja czasowa, czy też związek przyczynowo-skutkowy. Aczkolwiek, aczkolwiek w przeszłości było i tak, że były oczywiste dowody, a prokurator stwierdzał, że jest mała, niska szkodliwość społeczna, nawet jeśli ktoś umarł. Więc mamy do czynienia z tym, że ten cały proceder, proceder jest, Procederem ideologicznym, zdecydowanie. I też te wszystkie następstwa w związku z wydawaniem miliardów złotówek, zadłużaniem naszego kraju na te wszystkie akcje, mają jakieś inne, niemedyczne uzasadnienie. Co, co przed chwilą pan redaktor no, zauważył. Dlaczego gdzie indziej się wycofuje, a w Polsce stosuje i to właśnie pod przymusem, jest odpowiedzią na, na wszelkie wątpliwości. No właśnie dlatego, dlatego, że to nie, jest, to nie jest procedura medyczna. To nie jest taka procedura, która by miała przynieść komukolwiek korzyści zdrowotne. Jakie, jakie inne ma, ta procedura przynosi korzyści komukolwiek, i jakie one są, to, to już nie jest kwestia medycyny list państwo ten list otwarty do ministra zdrowia z tymi pytaniami wysłaliście państwo 26 kwietnia wkrótce minie no jeszcze troszkę ale wkrótce minie miesiąc czy pan spodziewa się odpowiedzi no z tego co wiem już przeszła odpowiedź z której wynika że z której wynika że nie odpowiedzą na pytania natomiast informują że nie ma przymusu w Polsce szczepień. No ale to już nie, nie, proszę pytać pana profesora, który był głównym inicjatorem tego listu. To ode mnie ostatnie takie pytanie: co by pan radził obywatelom w tej sytuacji? Co, co tak, za jako, jaką postawę obywatel, za jaką, może inaczej, pogubię się, jaką postawę obywatelską wobec tego wyzwania, które mamy, pan by rekomendował? No, to zależy od światopoglądu. Na przykład światopogląd chińskiej partii komunistycznej, głoszony od dawna, jest taki, że dobro ogółu jest dobrem jednostki. No i z tego powodu, na przykład, dokonywano przymusowych aborcji, zabijano dzieci w łonach matek. Chiny, które no, były krzywdzone wielokrotnie w ten sposób. W naszym obowiązuje personalizm, jest osoba, osoba ludzka, tak ładnie definiowana przez Jana Pawła II, dysponuje wolną wolą. Jest kosmosem sama w sobie, jest niepowtarzalną osobą. W związku z tym szacunek dla człowieka wymaga poszanowania jego wolności, nie przymuszania go do poddawania się eksperymentom, do, do takiego traktowania na tyle poważnego, żeby każdy podejmował decyzje, nawet jeżeli no, są słuszne. Nie, nie, nie podważam tego, że perswazja. Społeczna jest konieczna, ale tylko wtedy, kiedy mają uzasadnienie. Jeżeli teraz mamy tyle, tyle informacji, które sprzeciwiają się tej jakże, jakże prymitywnej, jakże nachalnej propagandzie telewizyjnej, w której nawet jej główni aktorzy, tej propagandy nieraz się no po prostu plączą. No, namawiam zawsze wszystkich, żeby rejestrowali te wypowiedzi telewizyjne czy radiowe osób, które nas do czegoś nakłaniają, coś nam ogłaszają, a to lockdown, a to maska, a to a to tam Bóg wie co. I, i wtedy porównując z, z tym, co mówił wczoraj ktoś, jakiś dygnitarz czy jego ekspert, z tym, co mówi dzisiaj, już widzimy, że się potykają o własne nogi. A więc logiki w tym nie ma, nie ma sekwencji. Nie ma niczego, co by mogło spowodować zbudowanie zaufania społecznego. No, jeżeli to zaufanie jest, no to jest efektem propagandy, to powiedzmy sobie szczerze. Dlatego też radziłbym wszystkim państwu czytać, dowiadywać się ze źródeł pozapropagandowych. Propagandyści odpowiednie wynagrodzenie za szerzenie propagandy. I dlatego też no, kto może, niech czyta literaturę fachową, medyczną, z zakresu biologii molekularnej, z zakresu tego, co się dzieje na świecie. Nie jesteśmy w Polsce ani w grupie C19, ani w nowym stowarzyszeniu lekarzy odosobnieni, bo na całym świecie grupy lekarskie gromadzą się, w, 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 protesty wysyłają do swoich władz, do, 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 no, na, na forum międzynarodowym występują. Podobnie prawnicy. No, pan mecenas Filmiś z Niemiec. Przecież jest bardzo aktywny w tej sprawie. Można powiedzieć, że akurat nasza palestra troszeczkę odstaje od średniej światowej, bo nie ma tych wystąpień na tyle silnych i na tyle dużo, żeby to, naszą, to nasze opowiadanie w mediach, publicystykę zamienić, przekuć w narzędzia prawne. No, tutaj niestety się nie da. Pokonać tego, co, co przed nami stoi, tego bardzo poważnego zagrożenia, na, 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 nawet na wiele pokoleń, gdybyśmy się zaczęli dobierać, pozwolili na dobieranie do dzieci naszych, to, to wtedy, to, to samą publicystyką, jeszcze raz mówię, sprawy nie załatwimy. To są potrzebne, potrzebne sprawy sądowe, no, rozstrzygnięcia sądowe. Takie, które się zarówno wiążą ze stratami potwornymi tych 130 tysięcy osób, które w, w, w ramach tych zgonów nadmiarowych w stosunku do pięciolecia poprzedzającego zmarły z powodów innych niż COVID, z tych ludzi, którzy być leczeni preparatami, lekarstwami, które są w innych krajach stosowane we wczesnej fazie. No i też to wszystko, co się wiąże z następstwami wyszczepiania, a więc te już znane nam, krótkoterminowe, czyli te, te, te natychmiastowe nawet, czyli w postaci szoku anafilaktycznego odczyny, Przecież coraz więcej tych doniesień jest w niezależnych mediach o ludziach, którzy nagle doznali zapaści, dlatego właśnie, że byli uczuleni na jeden ze składników preparatów. No te, te, te późniejsze, czyli te wszystkie, które się mieszczą do miesiąca, no i te dalsze przed którymi nas ostrzegają biologowie molekularni? Czyli odczyny na spotkanie w spotkaniu z wirusami dzikimi. To nie tylko SARS-CoV-2, ale też na przykład grypy, gdzie, gdzie te mechanizmy AD się, się ujawnią i wtedy przebieg zakażenia może być niezwykle ciężki. Jaka może być ocena dzisiaj tego zjawiska? Trudno powiedzieć, skoro. To, co, co przed nami, co za nami już jest, czyli te doświadczenia zbierane odczynów poszczepiennych z różnych układów, z różnych, z różnych też lokalizacji konkretnych, są naprawdę zatrważające, więc no, czekamy na, na rozwój medycyny w tym obszarze i tworzy się można powiedzieć cała nowa gałąź medycyny. Dotycząca odczynów poszczepiennych i żeby jej, żeby te wszystkie stany pacjentów, zgony i roztrój zdrowia i, i niepełnosprawność do końca życia i konieczność leczenia się do końca życia nieraz bardzo kosztownego, nie, było, nie była ta cała sprawa na głowach samych pacjentów. No to tutaj, w tym momencie, niezbędna jest interwencja prawników. No, sami ludzie sobie z tym nie dadzą rady, lekarze też nie. Od tego są właśnie prawnicy, aby zagospodarować interesy poszkodowanych wystarczająco skutecznie, aby nie, ludzie nie zostali sami po tym właśnie przymuszeniu, można powiedzieć, za pomocą propagandy, czy też za pomocą <laughs> decyzji swoich przełożonych do wyszczepiania. Dobrze. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dziś Państwa i moim gościem był dr Zbigniew Hałat, lekarz, specjalista, epidemiolog. Dziękuję Panie Zbigniewie za rozmowę. Dziękuję bardzo, miło było. A Państwa zapraszam do odsłuchania kolejnego podcastu już za tydzień. Pozdrawiam, Rafał Górski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji, czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu Instytut Spraw oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.